Słuchajcie, dzisiaj będzie troszeczkę o świętym Wojciechu. Święty Wojciech, który jest patronem archidiecezji gdańskiej, bodajże jest patronem całej Polski. Wielki święty, pochodzący z X wieku, którego opisuje chyba jedno, przynajmniej dla mnie, opisuje go jedno słowo, czyli porażka. To jest człowiek, który ciągle w życiu ponosił jakieś porażki. Tak przykładowo, nie będę opisywał całej jego historii, bo to by musiało nam się troszeczkę rozciągnąć, ale święty Wojciech to jest człowiek, który dwukrotnie był wyganiany ze swojej diecezji, czyli z Pragi, tam był biskupem, został mianowany jako 27-latek i bardzo szybko został usunięty, ponieważ jego lud, jego owczarnia stwierdziła, to nie jest biskup dla nas, on jest zbyt radykalny, on głosi jakieś chrześcijańskie rzeczy, on mówi o jakiejś chrześcijańskiej moralności, gdzie Czechy były takie trochę katolickie, trochę chrześcijańskie, dopiero się nawracały, wychodziły z pogaństwa, a tu przychodzi biskup, który mówi, będziemy słuchali Ewangelii, będziemy to, będziemy tamto, ich poucza i go wyganiają. Wyganiają swojego pasterza i Wojciech odnosi pierwszą, taką wielką porażkę swojego życia. Co postanawia zrobić Wojciech? Idzie na pielgrzymkę do Rzymu. I tam w Rzymie, za namową jednego z mnichów, postanawia zostać mnichem benedyktyńskim. Wstępuje do klasztoru świętego Anselma, tak, Anselma na Aventynie. No i tam zaczyna wieść życie ciche, skromne, pokorne, życie pełne modlitwy. Ale w jakimś sensie to również mu się nie udaje, bo bardzo szybko po tym w czasie swojego życia benedyktyńskiego zostaje wyrwany z tego życia przez władze kościelne tym razem. No i postawiony przed faktem, że nie, musisz wracać do Pragi, to jest twoje miejsce, tam masz pracować, tam masz być biskupem. No i Wojciech posłusznie. Nie ma co żyć teraz po benedyktyńsku, bo mi Kościół mówi, że nie, więc wracam do Pragi. Więc wrócił do tej Pragi, objął na nowo katedrę praską, stał się tam biskupem i znowu nie porządził zbyt długo, znowu odnosi porażkę wobec swojej owczarni praskiej, czeskiej, kiedy udziela azylu kobiecie, cudzołożnej, no nie ma co ukrywać, cudzołożnej kobiecie, która została zaskarżona o zdradę i chciano ją zamordować. To były takie czasy. Chciano ją po prostu zamordować. Wojciech mówi, nie zamordujecie jej, bo to jest niechrześcijańska postawa. Chrześcijańska postawa oczywiście, sprawiedliwość sprawiedliwością, ale też miłosierdzie. Nie ma zabijania. Ewangelia mówi inaczej, Jezus postępował inaczej. No i to wywołuje gigantyczny skandal. Gigantyczny skandal w Pradze, gigantyczny sprzeciw ludu wobec swojego pasterza, świętego Wojciecha, gdzie Wojciech, widząc ten swój lud, którego tak naucza, którego uczy Ewangelii, którego uczy pewnego chrześcijańskiego patrzenia na życie, widzi, że to nic nie wyszło. No nic po prostu nie wyszło i Wojciech postanawia opuścić Pragę jako człowiek, który doświadcza kolejnego upadku, porażki. Drugi raz mi się nie udało ich pociągnąć do Chrystusa, to wracam do tego życia mniejszego. Zamknę się w klasztorze, będę wojował świat moją modlitwą, ale władze kościelne mu na to nie pozwalają. Władze kościelne ostatecznie mówią mu o tym, że słuchaj, albo wracasz do Pragi, albo idziesz na misję. I Wojciech, który słyszał o misji, że może krzewić Ewangelię, może tym ludziom, którzy jeszcze ani razu nie słyszeli o Chrystusie, to jest ta przestrzeń. To jest ta przestrzeń i Wojciech postanawia, będę misjonarzem. Kolejna jakaś przestrzeń w jego życiu się otwiera przed nim, żeby głosić Chrystusa. I przez Magdeburgię trafia do Gdańska. W Gdańsku chrzci, tak jak mówią historycy, wielu. Mamy wzgórze takie w Gdańsku, które nazywa się świętego Wojciecha i tam jest sanktuarium właśnie tego chrztu, tego świętego i udaje się do Prus, żeby głosić Ewangelię Chrystusa, żeby otwierać bramy zbawienia przed poganami. I chyba nie zdążył wygłosić nawet ani jednego kazania. Nie zdążył nikogo w Prusach ochrzcić, bo został bardzo szybko zamordowany. Bardzo szybko oddaje swoje życie na tej szali męczeństwa. Człowiek, który nawet w tym sensie ponosi tak po ludzku porażkę, bo nikogo nie nawrócił. A tylko rozjątrzył Prusaków, być może swoim postępowaniem, kto wie, i po prostu go przecinają włóczniami, nadziewają go na włócznie, cokolwiek. I umiera. Wielki Adalbert, czyli święty Wojciech,
Nasz wielki święty, który nie dokonał niczego. Przynajmniej niczego wielkiego, ani widocznego. Co jest wielkiego w świętym Wojciechu? Dla mnie przynajmniej. Dla mnie wielkie jest to, że święty Wojciech to jest człowiek, który pomimo porażek, które ciągle w życiu ponosi, nigdy się nie zatrzymał. Nigdy nie wszedł w to przekonanie, że jak ponoszę porażkę, znaczy, że ja jestem porażką. Jeżeli coś mi nie wychodzi, to znaczy, że ja jestem beznadziejny. On nigdy tak nie pomyślał. Porażka była dla niego oczywiście szkołą, była nauką, wyciąganiem wniosków, ale porażka napędzała go do dalszego działania. Jeżeli nie tak, no to inaczej. Jeżeli nie jako biskup Pragi, to jako mnich zwoje świat. Jeżeli nie jako mnich, to jako misjonarz. Gdzieś ta przestrzeń będzie taka, że mogę się odnaleźć, mogę działać, mogę coś robić. To jest święty Wojciech. Wojciech, który nic spektakularnego nie dokonał, a do niego przyznają się Polacy, przyznają się do niego Niemcy, przyznają się do niego Czesi, przyznają się do niego Włosi. Patron Europy w jakimś sensie. I może tak, to jest dla nas nauka tego świętego, że kiedy my ponosimy porażki, a ponosimy co chwilę jakieś porażki, to z tej porażki ona, ta porażka nie jest dla nas przeszkodą żadną. Ona nas nie definiuje w żaden sposób. To, że rozpaczamy nad porażką, to my widzimy tylko puzzle naszego życia, który nazywamy porażką. A Pan Bóg widzi całą układankę, całą mozaikę tego wszystkiego. I kiedy oddaję się te wszystkie moje porażki i te wszystkie to, co mi się nie udaje, te jakieś moje mroki i tak dalej, to wszystko oddaję Chrystusowi, to ufam Mu to, że to jest tylko puzzle do całej mozaiki mojego życia, która ostatecznie będzie piękna.